Jest rok 1936. Udaje się na północ swojego kraju, żeby napisać reportaż. Widzi obraz nędzy i rozpaczy. Nędzarzy, nędzne sklepiki, potworną biedę. Powietrze przysiąknięte jest truciznami, domy mają powyginane i powybijane okna. Pojechał tam, żeby to opisać. Jego biograf krótko i zwięźle podsumuje podróż. Podróże na północ, jego doświadczenia wśród robotników, nic nie działo się w próżni. Trzeba było brać czyjąś stronę, bronić własnych pozycji, mieć świadomość antagonizmów, które ostatecznie okazały się nieusuwalne. Goszcząc w jednym z domów, natrafia na nawiedzonych lewicowców. Zwracają się do niego per towarzyszu. Od razu stawia diagnozę. Lewicowy zamęt. Obrazy z tej 8-tygodniowej podróży, w czasie której zobaczył m.in. Dziewczynę, która była odziana byle co, na mrozie przetykała jakąś rurę kanalizacyjną czy coś koło tego, to w nim zostanie. Ten obrazek go poruszy. On z tej, ten widok przeniesie do swoich powieści. Ale te obrazki, które oglądał na północy Anglii, nie były obce Europie. Nie tylko Anglia miała ciemne strony. Na chwilę zamieszkuje w małym domku. Próbuje hodować kozy, kury, chce zostać sklepikarzem, ożenić się. W tamtym czasie odezwali się do niego jego koledzy z Eton. I wreszcie on się żeni, zamieszkuje z Eileen w tym domu pozbawionym wygód. Ona chyba nie czuła się z tym specjalnie szczęśliwa, on jej nie dopuścił do udziału w swojej pracy, był samotnikiem. W 1936 wybucha wojna w Hiszpanii, on żyje w ciekawych czasach. Mogłem szczęśliwym być pasterem ze 2 stulecia temu. Czas jest inny. Oczywiście poza domem, hodowlą zwierzaków i uprawianiem ogrodu pisze. Dojrzewa do postanowienia, chce do Hiszpanii i rusza tam. Nieustannie zabiegający, by zmienić świat na lepszy, ktoś z boku zauważa. Po nędzach Paryża, po nędzach Anglii pcha się na wojnę. W tej wojnie w Hiszpanii bardzo dużo miała do powiedzenia polityka sowiecka, ale jej celem nie było wspieranie kogokolwiek. Wszystko było pogmatwane, tworzyły się frakcje, on chciał zabijać faszystów, to nie było takie proste. Wstąpił do Zjednoczonej Marksistowskiej Partii Robotniczej i czekał w warunkach, mało powiedzieć, prymitywnych. Mieszkał w śmierdzących koszarach, nie było naczyń, nie było broni, nie było niczego w zasadzie. Nikt nie uczył ochotników posługiwania się w ogóle bronią. Za to Hiszpanie ujmowali go gościnnością. Na front wysłano go z młodzikami. Na szczytach, na froncie aragońskim siedzieli nieprzyjaciele, tym samym ich pozycje były nie do zdobycia. Ci w okopach nie mieli niczego, co mogłoby im pozwolić prowadzić wojnę, ani broni, ani sprzętu pomocniczego. Dzięki Polakowi, Beniaminowi Lewińskiemu, awansował na kaprala i zarządzał ludźmi. Wprowadził dyscyplinę i to było na tyle. Jak zwykle szczery do bólu Orwell w drodze na molo dał upust swoim poglądom i nie przebierając słowa kwestionował jednoznacznie pewne sprawy. Wyszedł z tezą, że Związek Radziecki gloryfikował industrializm, a komisarzy radzieckich porównywał do gangsterów. Jego wydawca sytuujący się po lewej stronie umarł ze strachu. Jak można kwestionować wartość i osiągnięcia rewolucji radzieckiej? Jego interesów Orwella pilnowała żona, która sama pchała się na wojnę w Hiszpanii. Udało się. W Barcelonie pracowała w biurze jako wolontariuszka. Jego samego przeniesiono do formacji utworzonej dla samych Anglików. W Monte Oscuro, niedaleko Saragossy. Jak oceniono Orwella w tamtym czasie? Człowiek ma zawsze wrażenie, że w jego mniemaniu socjalizm jest w porządku, byle nie organizowali go robotnicy.
Czas wolny wykorzystuje na pisanie. Nie jest zbyt towarzyski zresztą, jak zawsze. Czytuję w okopach wiktoriańskie powieści i parzy herbatkę w ziemiance, prawdziwy Brytyjczyk. Aylon przyjedzie do niego na front, odwiedzi go, podczas wizyty zostaną ostrzelani. Mija pół roku, Orwell zdaje sobie sprawę ze swojej naiwności. Nie ma żadnego pojęcia o wewnętrznych walkach politycznych, o specyfice hiszpańskiego faszyzmu. Znalazł się w Hiszpanii, żeby napisać książkę. To stało się zarzutem, ale tak było. Z tego miała powstać książka. Rewolucje muszą mieć swoich świadków, bez względu na oceny współczesnych. Żona wróciła do Barcelony, on wylądował na urlopie, miał jakąś ranę, wdało się zakażenie. Na froncie przebywa ponad 3 miesiące i uzna ten pobyt za zmarnowany. Nosi się z zamiarem wstąpienia do brygad międzynarodowych. Chce się dostać do Madrytu. Ktoś przytomny go informuje i mówi mu tak: nie zgarną cię, ale jeśli wezmą, to cię wykończą. Jedzie do tej Barcelony, do Aylen. I okazuje się, że Aylen, która nie jest w okopach, a przy biurku, znakomicie zdaje sobie sprawę, że żyje w warunkach terroru politycznego. Ona sama uznaje stan męża za dobry, tyle że wszystko, co miał na sobie, nadawało się do wymiany. Najgorzej było z butami. Orwell nosił 12. Ona prawdopodobnie była w związku z Kopem, dowódcą męża. Był to człowiek, który nie tylko zawiózł ją na front w odwiedziny do męża, ale również pisał za nią listy. Jak było naprawdę, nigdy się nie dowiemy, ani Aylen, ani Orwell się nie chwalili. Wygląda to w ten sposób, że z całej tej historii, bo w pewnym momencie Orwell będzie Kopa ratował z więzienia, wynika, że prawdopodobnie był to jeden z agentów, który zainteresował się Aylen, żeby mieć dostęp do Orwella. Taylor robi wszystko, żeby wytłumaczyć i nazwać prawdy wygłoszone przez Orwella obsesjami. Orwell będzie widział wszędzie spisek komunistyczny, agentów za swoimi plecami, będzie twierdził, że jego korespondencja jest sprawdzana. Jego biograf się z tym nie zgodzi. My, mając za sobą doświadczenie komunizmu, wiedząc, jak wyglądały sprawy dotyczące pisarzy emigrantów, bierzemy stronę Orwella. To on miał rację. Kiedy wraca do Barcelony, Orwell widzi, że zaszły zmiany. Cywile już nie chcą się bawić w wojnę, powrócono do podziału na biednych i bogatych. Służący wrócili do swoich panów i do zwyczaju okazywania swojej podległości. Aylen pojechała do Walencji, on nadal udać się chce do Madrytu. Napięcie polityczne rośnie, rząd republikański zajmuje miasto. Walki na ulicach prowadzą do aresztowań ludzi niewinnych, więzienia są zatłoczone. Wczorajszy przyjaciel jest dzisiejszym wrogiem. Poza tym wszystko było normalne i to dziwiło. W jednym miejscu padały strzały, w innym ludzie spacerowali z psami. No to Orwell wpadł na pomysł, że jednak wraca na front aragoński. 6 tygodni później jest w domu w Anglii, ale to się nie odbyło tak łatwo. To nie było takie proste. Na froncie zostaje postrzelony. Wczesnym rankiem bardzo wysoki człowiek wysunął się ponad wał. Dostał strzał w gardło. Przewieziono go do Leridy. Przyjechał Aylen. Mówił chrapliwie, był w dobrym stanie, ale nikt go nie diagnozował. Przewieziono go do następnego szpitala.
Wreszcie jakiś lekarz oświadczył, że on już nigdy nie odzyska pełnego głosu. Pocisk podobno minął obłos tętnicę. Potem był kolejny szpital i w zasadzie koniec wojennej kariery. Otrzymał po wielkich trudach dokumenty, świadectwo zwolnienia ze szpitala i dokument, w którym uznano go za niezdolnego do służby. Mógł wracać do domu. Okazało się to trudne. Eileen przybiega do hotelu z hasłem „Wynosimy się stąd”. Szykowała się na nich policja, bo właśnie likwidowano milicję, a członków aresztowano. Blairowie niszczyli swoje papiery i postanowili się ukryć. Po drodze okazuje się, że wspomniany Cobb jest w więzieniu. Oni ruszają mu na pomoc w sposób, powiedziałabym, oznaczający pełną beztroskę. Bo żeby go wydobyć, to najpierw są u niego w więzieniu, on im mówi, gdzie są dokumenty, które mu pomogą wyjść z więzienia i oni się udają nigdzie indziej, to do Ministerstwa Wojny. Orwell zapytany w Ministerstwie Wojny, gdzie służył, rzuca nazwą policji marksistowskiej i dziwi bierze, że nikt go nie aresztuje. Adiutant pułkownika wydobywa ten dokument Cobba i zapewnia Orwella, że dokument dotrze do uwięzionego. To tak wyglądało, jakby Orwell prosił się o areszt i śmierć. Trzeba się ukrywać. Orwell z kompanem nocą śpią, wśród ruin dniem udają brytyjskich, angielskich turystów. W konsulacie otrzymują paszporty. Na pierwszy pociąg do domu Blairowie się nie zapali. Wyjechali następnego dnia, przekroczyli granicę hiszpańsko-francuską po rewizji osobistej. Półroczna przygoda wojenna zakończyła się w miarę pomyślnie. Doświadczenie hiszpańskie niczym stempel na skórze wołu odbiło się na życiu Orwella. Rok 1984 jest odbiciem tych wydarzeń. W Hiszpanii zetknął się z medialnym kłamstwem, czytał o walkach, których nie było, o dzielnych żołnierzach, którzy stawali się zdrajcami i tchórzami. Przywiózł stamtąd przekonanie, że jednym z najważniejszych problemów naszych czasów jest upadek wiary w jednostkową nieśmiertelność. Przyjechał jeszcze bardziej chory, gruźlica daje się we znaki, finansowo Blairowie bardzo cierpią. W 1938 jadą z Island do Maroka dla poratowania zdrowia pisarza. Oczywiście, co tam widzi? Brud, nędzę. Maroko to dla niego nudny kraj bez lasów. Na początek zamieszkali w domu, w którym się okazał domem publicznym. Cały Orwell, przenikliwy, jeśli chodzi o ocenę świata zewnętrznego, w sprawach prywatnych absolutnie ślepy. Czas, w którym żyją, jest dziwny, męczący, przedwojenny, gęsty od niepokojów. Jest to przenikliwość inteligenta obijająca się o ścianę niemożności finansowej i zdrowotnej. Umiera ojciec i wychodzi to, co zawsze dręczy synów. Ostatnio nie był mną tak zawiedziony jak zawsze. Poruszające zdanie. Wybucha wojna. Eileen podejmuje pracę w Londynie, w rządowym wydziale cenzury. On przebywa na gospodarstwie, porządkuje sprawy. Wie, że jest tak chory, że nie ubierze munduru. Wybuch wojny kończy czas złowrogiej, trującej niepewności. Następuje zwrot w postawie pisarza. Wszystko, o czym do tej pory pisał, zostaje zdezaktualizowane. Dlaczego? Stwierdza, że jest patriotą i poprze wojnę nawet za cenę poparcia nienawistnego dla niego rządu Chamberlaina. Chce walczyć, zgłasza swoją gotowość, trzeba sobie uświadomić, że ma zaledwie 36 lat, dla nas jest bardzo młody, ale już jest tak wyniszczony, że wygląda po prostu bardzo staro. Na co komu pisarz w latach wojny?
W jej obliczu pisanie recenzji czy drobnych informacji trąci groteską. Odwiedza Horizon i poznaje, jeszcze o tym nie wie, przyszłą żonę. Nadchodzi gwiazdka, notuje, że kury zniosły 101 jaj, że namnożyły się myszy, które trzeba wytruć. Póki Eileen pracowała i zaglądała do domu, on nie miał wojennego zajęcia. Recenzował 4 dystopie, w tym Nowy Wspaniały Świat Huxleya, swojego byłego nauczyciela z Eton. Autor ten, w odróżnieniu od Orwella, uważał, że świat zostanie pochłonięty nie przez brak, ale przez nadmiar. Rozrywek. Orwell pisze recenzję, z której wynika, że gdyby Huxley miał rację, to świat by nie przetrwał dwóch pokoleń. My możemy się tylko roześmiać. Panowie podejmą ze sobą bardzo interesującą dyskusję, o której dziś możemy powiedzieć, że obaj mieli rację. Ale do tego wątku jeszcze wrócę. Póki co Orwell służy w jednostce wojskowej, wraz z nim do niej należało 10 mężczyzn, spotykają się 2 razy w tygodniu w celu ochrony instytucji publicznych i imienia publicznego. Eileen zapada się w sobie, bo ukochany jej brat zmarł, ona to bardzo ciężko przeżywa. Poza tym Blairowie nie mają dzieci, co jest bolesne zarówno dla niej, jak i dla niego. On zradykalizował swoje poglądy, istnieje socjalistyczne wizje Anglii. Chce wprowadzić nacjonalizację, ograniczyć dochody, wprowadzić zdemokratyzowaną oświatę, uwolnić Indię, zawrzeć sojusz z Chinami. Ciekawe, że jego biograf uważa, że były to pobożne życzenia. Jest rok 1941. Anglia jest skuta zimnem i lodem. Rząd ogłasza kolejną obniżkę racji żywnościowych. Pisarz pracuje na rzecz amerykańskiego pisma lewicującego i robi ciekawą rzecz. W cyklu Listy londyńskie opisuje codzienność wojenną. Wojna idzie swoim torem, życie swoim. Orwell, dziennikarz, penetruje świat. Potem dostaje propozycję pracy w radio BBC i jest jak koń z folwarku zwierzęcego. Koń, który powtarzał: muszę więcej pracować. Dwoi się troi w tym radiu, pracuje bardzo ciężko, jest kreatywny. On podobno jako pierwszy wpada na pomysł, że można stworzyć inscenizację utworów dramatycznych w radio. Nie porzuca przy tym swoich dziennikarskich obowiązków. Eileen zmienia pracę, również pracuje dla radia BBC. Ona z kolei robi cykl audycji o kuchni w czasie wojny, w momencie to porady kulinarne, które podpowiadają gospodyniom, jak zagospodarować niewielkie racje żywnościowe. Ona, Eileen, pisze scenariusze i zaprasza do studia gości. Po drodze pisarz wpada na pomysł stworzenia folwarku zwierzęcego. Ponoć było tak, że gdzieś zobaczył chłopca, który za uzdę ciągnął wielkiego konia pociągowego. Jak już wspominałam, Orwell kochał świat przyrody. Pomysł folwarku nosi datę 1943. Miała to być książka o totalitaryzmie. Jest o władzy, o mechanizmach powstania, upadku i degrengolady. Znakomicie tłumaczy różne idee związane z władzą, pokazuje kręte ścieżki politycznej propagandy i wskazuje na obskurancki charakter zarządzania. W roku 1943 Orwell opuszcza radio, o którym mawiał, że jest skrzyżowaniem burdelu z domem wariatów. Pracował ponad 2 lata. Zostaje kierownikiem działu literackiego w gazecie i tam również pracuje 2 lata. W tamtym czasie Blairowie przysposabiają dziecko, synka Richarda Horacja. Eileen ma w planach rezygnację z pracy w ministerstwie i zajęcie się dzieckiem. Oboje zmieniają się po adopcji. Jej życie nabrało rumieńców, on stał się tradycyjnym tatusiem. Tymczasem
ku zdumieniu Orwella odrzucono folwark. Folwark został odrzucony ni mniej, ni więcej, tylko przez urzędnika z ministerstwa, który był nikim innym, tylko szpiegiem radzieckim. I pada pytanie z mojej strony, czy to Orwell miał obsesję, a może biograf przesadził, nazywając obsesją to, co dla pisarza było realnym i widocznym zagrożeniem. Tymczasem książka była bardziej antystalinowska niż antyradziecka, natomiast uznano, że świnie osadzone w głównej roli to była ciężka obraza. Pisarz podsumował, psy cyrkowe skaczą, gdy treser strzeli z bata, ale naprawdę dobrze wyszkolony pies wykonuje skok bez bata. W tamtej rzeczywistości nic, co zagrażało rządzącym, nie miało szans na opublikowanie. Były to tak zwane ciche umowy. Pisarz pracuje, odwiedza dziecko, szuka mieszkania. Czas ma szczelnie wypełniony. Folwark znajduje wydawcę, ale jeszcze zanim wyjdzie, upłynie trochę cennego czasu. Warto przypomnieć parę cytatów. Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych. Z wiatrakiem czy bez wiatraka filozofował, życie pójdzie tak, jak szło zawsze, to znaczy kiepsko. Zwierzęta w ogrodzie patrzyły to na świnię, to na człowieka, potem znów na świnię i na człowieka, ale nikt już nie mógł się połapać, kto jest kim. Jest rok 1945, pisarz spotyka się z polskim pisarzem i malarzem Józefem Czapskim. Łączy ich nie tylko wzrost. Czapski przegląda folwark i sugeruje małą zmianę. Zwraca mu uwagę, że Napoleon Stalin został w stolicy podczas wejścia Niemców do Sowietów. Orwell poprawia ten fragment. Jednakże jeśli chodzi o nasz kraj, Orwell już wcześniej, w 1944, wyraża publicznie swój radykalny pogląd na temat stosunku lewicującej inteligencji brytyjskiej do powstania warszawskiego. Artykuł z dziennika, który ukazał się 1 września 1944 roku, brzmi: choć roztrząsanie problemów współczesnej polityki nie jest moim głównym zajęciem, jednak zdarzyło się w tym tygodniu coś, czego wprost nie wolno przemilczeć. Chciałbym zaprotestować przeciw podłej i tchórzliwej postawie przyjętej przez brytyjską prasę w stosunku do trwającego w Warszawie powstania. Gdy tylko dotarły do nas wiadomości o nim i pokrewne jej tytuły wyraziły zdecydowaną dezaprobatę, po lekturze zamieszczonych artykułów czytelnikowi pozostało ogólne wrażenie, że Polacy zasłużyli na lanie, albowiem uczynili coś, do czego przez całe lata namawiały ich rozgłośnie alianckie i że nie otrzymują żadnej pomocy z zewnątrz, bo na nią nie zasługują. Kilka gazet zasugerowało, że broń i sprzęt wojskowy mogliby zrzucić powstańcom Anglicy i Amerykanie oddaleni o 1000 mil. Jeśli się dobrze orientuję, nikt jakoś nie zaproponował, by tych zrzutów dokonali Rosjanie znajdujący się 20 mil opodal. Wszystkie lub niemal wszystkie gazety lewicowe pełne były potępień polskiego rządu londyńskiego za to, że dał swoim zwolennikom sygnał do powstania przedwcześnie, to znaczy wtedy, kiedy Armia Czerwona stała u bram miasta. Najbardziej interesuje mnie postawa inteligencji brytyjskiej, która wykazała się w tym wypadku niesłychaną podłością, sugerując, że nie powinniśmy wysyłać bombowców na pomoc naszym towarzyszom broni walczącym w Warszawie. Po pierwsze, oto kilka słów prawdy do angielskich dziennikarzy lewicowców i do intelektualistów w ogóle. Zapamiętajcie, że za nieszczerość i tchórzostwo zawsze trzeba zapłacić. Nie wyobrażajcie sobie, że przez całe lata można uprawiać służalczą propagandę na rzecz radzieckiego lub jakiegokolwiek innego reżimu, a potem powrócić nagle do intelektualnej przyzwoitości. Raz się wiesz, urwą zostaniesz. Pozwólcie Państwo, że nie użyję wulgaryzmu. Pod koniec wojny narodził się pomysł roku 1984. Totalitaryzm rodzi się tam, gdzie albo nie ma religii, albo została celowo wyparta.
Tam, gdzie ludzie nie wierzą w nieśmiertelność duszy, wszystko jest dozwolone. W styczniu 1945 roku konferencję w Teheranie Orwell uważa za śmierdzący geszeft. Tymczasem Eileen poważnie choruje, zdąży jeszcze zamknąć administracyjnie adopcję chłopca, podejmie decyzję o przeniesieniu się na Wyspy Szkockie, a Orwell jest w tamtym czasie w Paryżu jako korespondent. O operacji żony dowie się 2 dni wcześniej. Eileen operacji nie przeżyje, umiera wiosną 1945 roku. On był też chory. Gruźlica się odezwała. Mały Richard nie miał szczęścia. Znalazła się dobra opiekunka do dziecka, Susan, która bardzo dobrze wspomina Orwella jako pracodawcę i wszystko było takie, jakie być powinno, dopóki do domu nie zabita siostra Orwella Avro. Jest rok 45, wychodzi Folwark. Mały bratanek pisarza podsumuje. Nie ma tam żadnych trudnych słów. Orwell zatriumfuje. Ktoś napisze, że Orwell, który się usunął na Wyspy Szkockie, to uciekinier ze zwycięskiego obozu. Oddalenie i smutek po śmierci żony były według niego dobrym powodem, by odsunąć się od świata. Oczywiście pracuje, czy artykuły tygodniowo to norma. Jest to typowa ucieczka pracoholika od życia. Rozpaczliwie szuka kobiety, pewnie z myślą o małym, przysposobionym chłopcu. Nic z tego nie wychodzi. Był moment, kiedy jego oświadczyny odrzuci Sonia. Kobieta zakochana w różnych artystach, późniejsza żona. Póki co jest źle, ona go nie chce, a choroba postępuje. Następuje atak choroby. Pisarz chce na siłę ukończyć rok 1984 i ukrywa objawy choroby przed lekarzem. Rok 1984 należy do dystopii, wizji przyszłego społeczeństwa, która z optymizmem nie ma absolutnie nic wspólnego, wręcz przeciwnie. Druga wojna światowa, cyniczny świat władzy i polityki, lewica nie mająca nic wspólnego z głoszonymi ideami, wszystko nie nastrajało optymistycznie. Orwella ideały leżały na dnie podczas wojny w Hiszpanii, wydarzeń politycznych II wojny. Nic dziwnego, że obraz przyszłego społeczeństwa, którego plany obróciły się w niwecz, nie był mu obcy. Należało tylko ten obrazek nasycić wizją realną, materialną, bo grunt był przygotowany. Ani media nie były uczciwe, ani polityka nie była uczciwa. Dookoła panowało kłamstwo, więc kłamstwo przyniesie określone skutki i te skutki będą dzieliły wizję Huxleya i Orwella. Ten pierwszy napisze słynny list do swojego dawnego ucznia. O ile Orwell widział katastrofę wizji państwa totalitarnego, o tyle Huxley wizji wszechogarniającej zabawy. Dzięki dobrowolnej ignorancji naszych ojców nadejście ostatecznej rewolucji zostało opóźnione o 5 albo 6 pokoleń, napisze Huxley. Kolejnym szczęśliwym wypadkiem była niezdolność Freuda do przeprowadzania skutecznej hipnozy. To opóźniło wprowadzenie hipnozy do psychiatrii o co najmniej 40 lat. Lecz teraz psychoanaliza została połączona z hipnozą, zaś hipnoza dzięki zastosowaniu barbiturantów, które skłaniają do sugerowanego stanu nawet najbardziej krnąbrnych osobników, stała się o wiele łatwiejsza, a do tego może trwać o wiele dłużej. Wierzę, że w następnym pokoleniu władcy świata odkryją to uwarunkowanie i narkohipnotyki są o wiele wydajniejsze jako rządowe instrumenty niż pałki i więzienia, a pragnienie władzy może zostać w zupełności zaspokojone poprzez zasugerowanie ludziom miłości do służenia niż uzyskiwanie posłuchu poprzez cięgi i kopniaki. Innymi słowy, czuję, że koszmar roku 1984 ulegnie przekształceniu w koszmar świata mającego o wiele więcej podobieństw do tych, o które wyobraziłem sobie w nowym, wspaniałym świecie. A raz jeszcze dziękuję za książkę. Z poważaniem, Huxley.
Orwell lękał się tych, którzy zakażą wydawania książek. Huxley obawiał się tego, że nikt książek czytać nie będzie. Orwella przerażali ci, którzy pozbawią nas dostępu informacji. Huxley uważał, że informacja nas zaleje. Orwell bał się, że kultura przeistoczy się w kulturę niewolników. Huxley lękał się, że ogarnia nas kultura banału, zajmująca się ekwiwalentem doznań. U Orwella ludzie są kontrolowani przez zadawanie bólu, u Huxleya przez dostarczanie przyjemności. Jeden obawia się, że zniszczy nas to, czego nie ma, nienawidzimy. Drugi mówi, że zniszczy nas to, co uwielbiamy. I to jest wizja Neila Postmana w książce pod tytułem Zabawa na śmierć. Rozpoczęło się nieuchronne kroczenie ku chorobie i śmierci. Fakty w oczekiwaniu, jakby w oczekiwaniu na nią, w ataku paniki, nasz bohater jeszcze więcej pracował. Co ciekawe, skupił się na pracach związanych z orką, siewem, zarządzaniem gospodarstwa, ale szybko rozpoczął się szpitalny etap życia. I już był tak znany i ceniony, że sprowadzono z Ameryki pierwsze dawki streptomycyny, żeby go uratować. Natomiast lekarze nie wiedzieli, jak to dawkować i w zasadzie przesadzili z nadmiarem. Skutki uboczne były dokuczliwe. On napisze, muszą spróbować jeszcze przez chwilę pozostać przy życiu, ponieważ niezależnie od innych spraw przyszedł mi do głowy świetny pomysł na powieść. Na razie ma pomysł na małżeństwo. Oświadcza się po raz drugi, Sonny zostaje przyjęty. Ona wspomina, że po oświadczynach stwierdził, że skoro go przyjęła, to teraz musi się nauczyć robić kluski. Towarzystwo widziało w Sonny osobę, która zapolowała na pieniądze. Umierający Orwell doczekał się pieniędzy, które już mu na nic nie były potrzebne. Ona chciała mu pomóc, liczyła się na pewno z jego śmiercią, a on wiedział, że potrzebuje opiekunki. Ślub odbył się w szpitalu. Pobrali się 13 października 1949 roku. Na chwilę się ożył, a ona dbała tak, jak umiała, była zorganizowana. Zmarł 21 stycznia 1951 roku. Biograf napisze, z rządzeniem losu cmentarz graniczył z budynkiem, w którym znajdował się Państwowy Urząd Kontroli Wody w Tamizie. Wyjąwszy Sonię, jego samego oraz obsługę, tak wspominał Astor, złożeniu ciała Orwella do grobu przypatrywała się jedna osoba postronna, palący papierosa pracownik urzędu, przypominający w swym kitlu statystę z roku 1984. Wspomnienia tych, którzy nie brali udziału w pogrzebie, a naginali rzeczywistość, podsumował jeden z przyjaciół pisarza. Dają one obraz tego, jak powstaje legenda o człowieku. Dalsze losy Sonny, a nie, wrócimy jeszcze do pogrzebu. Pogrzeby bywają znaczące. Ten odbył się wedle jego życzenia. Ku zdumieniu wszystkich on poprosił w testamencie, by go pochować na cmentarzu według ceremoniału kościoła anglikańskiego. Wcześniej nie deklarował się jako chrześcijanin i to nastąpiło trudności, ale przyjaciele znaleźli wyjście. W Londynie odbyło się nabożeństwo żałobne, potem był pogrzeb wiejski Trybuna Ludowego, pochowanego wśród bylnej zieleni Oxfordshire staraniem angloamerykańskiego arystokraty, czyli Davida Astora. Sonia dbała o jego spuściznę, tantiemy i pieniądze, które zostały Sonii de facto ukradzione. Ona sama wpadła w alkoholizm, wyprowadziła się do Paryża, zmarła wyczerpana dochodzeniem swoich praw w 1980 roku. Dziękuję.